Elo, elo, Rzymeczki, powiem wam, przygotowałem sobie wszyściutko, co tu ma być pod złapanie hakera. Patrzcie, tu będą gdzieś liny, tu gdzieś, weźmy tej zerami, tu będziemy ten, ale jeden jest problem, że tak długo to planowałem, że Kam Kamiński musiał sobie iść. I teraz nie mam nikogo do zrobienia tego, ale wiem, mój dobry kolega pracuje w sklepie z bronią. On na pewno mi teraz jeszcze, nie dość, że mi da wszystkie całe sprzęty, to jeszcze się zajmie pewnie ze mną tym hakerem. Na pewno, to jest dobry kolega, pewnie go znacie dobrze, jest Super Jerry, pewnie dobrze go znacie, dobra. Bas tutaj jest dobrym prowokatorem, bo tak, haker niedługo będzie głodny. My sobie tutaj podejdziemy i wszystko zaplanujemy, patrzcie. Na przykład tu z tym śmietnika będzie mała linka tutaj i na przykład haker się wywali, bo nie będzie wiedział, jak będzie chciał usiąść. Ale jak na przykład nie będzie chciał usiąść, to wtedy na przykład ja będę tu stał na przykład, o, i gdzieś, albo zobaczymy jeszcze. Cały plan tutaj, wszystko będzie, ale no i tak złapiemy hakera. Tak, złapiemy hakera właśnie. Więc jeżeli chcecie też, żebym złapał hakera, like, subik i dzwoneczek, a my teraz lecimy tu. Po samochód i lecimy teraz po posadzić się w najlepszej broni i mam też pączka. Jak też sam był zgłodniał, dobra. W ogóle nie wiem na początku, gdzie jest haker. Trudno, nie wiem, gdzie jest haker. Na pewno gdzieś tutaj sobie lata. Ale go zaraz złapiemy. Naszym zadaniem teraz jest w ogóle jechać do sklepu z bronią w mieście, tak. Tam wyposażymy się wszystko, co nam będzie potrzebne. Ejku, dobra. Gdzie? Tędy będę musiał jechać, dobra. Gdzie jest ten sklep z bronią? Do miasta. I później będziemy musieli na mapie zobaczyć, gdzie jest haker jeszcze. Czy czasami nie będzie... Ej, tu ktoś był. To nie był haker? Zaraz sprawdzimy. Dobra, sklep z bronią. To nie tu. Sklep z bronią jest chyba tam, dobrze pamiętam, dobra. I tu w prawo. Dobra, patrzcie, jak idealnie pamiętam, gdzie jest sklep z bronią i gdzie to wszystko ładnie ogarnąć. Tutaj po lewo jest ten i tu będzie na pewno... Mój kolega już na mnie czekał, wiem, tu pracuje tutaj. O, jest, dobra. Dzień dobry, cześć, cześć, cześć. Witam, Mandy, Siemoneczko, co tam, jak tam u ciebie? Powiem ci, że dawno się widzieliśmy, ale mam u ciebie wielkie zamówienie, wiesz? Jakie? Mów. Bo potrzebowałbym naprawdę wyposażenia na złapanie hakera. Bo wypuściłem no hakera, jest na wolności i potrzebowałbym wielkiego wyposażenia. Co możesz mi tu za... A w ogóle tak, bo jeszcze chciałem się spytać, bo potrzebuję wyposażenia. Linki, druty, siatki i inne takie te wszystkie rzeczy. Taser, jeżeli... A taser w sumie mam, to nie. Dobra, taser mam jakieś kajdanki, ale to na luzie. Potrzebowałem jeszcze jakieś nowe bronie. Jakieś linki, wszystko czy masz? Bo widzę, że tu masz jakieś bronie, wszystko tak? Wszystko tu mam, pełne magazyny. Powiedz mi, co by się chcesz. Co by się przydało na hakera? Kurde, no... To małe? Jakiś dobry karabin, jakaś strzelba porządna, nie? Tutaj mamy... To jest małe chyba jakieś, to by się w ogóle nie było dobre, no, co? No to jest takie trochę gorsze, bo powiedział, tutaj kałaszek by się lepiej tak przydał, nie? Kałaszek, to mówisz? Ostrzejsza broń. A ile taki kałaszek? Ile taki kałaszek tam mówisz? Mogę podać? Za darmo, no co, no kumplowi nie dam, kumplowi, ja tego mam naprawdę dużo. To na hakera, tak? Dobra. Tak. A tutaj to się przydało, ta strzelba, czy tutaj nie na hakera? Strzelba dosyć dobra, naprawdę bardzo dobra strzelba. Myślę, że się przyda i to no, kurde, naprawdę dobra strzelba jest. Dobra, a tu coś widzę, masz coś grubszego. No tu już jest gruba broń, już wybuchowa, rakiety, granaty. Tu... Czekaj, to czasami nie wygląda mi na wyrzutnie siatki, by go złapać, czy tylko rakiety? Bo może tu siatkę byśmy musieli wyrzucić. To siatkę moglibyśmy tu wyrzucić, dobra. Jak najbardziej. To jeszcze tu są rakiety, ale nie, to weźmiemy siatki, tutaj zamontujemy. I jeszcze jakieś granaty wybuchowe. Może nie będziemy go aż tak bardzo krzywdzić. Nie. Jedynie postrzelam na niego, dobra. Nie będziemy tacy źli w ogóle na niego, dobra. Więc zostaje nam ta cała broń. Co? A masz jeszcze jakieś siatki, druty, linki pewnie, i inne pewnie. Takie? Tak, no, dobra. Tak. A to przygotowałbyś mi to zaraz i zaraz byśmy na niego ruszyli? Bez musimy jeszcze problemu, sprawdzić, zaraz. Zaraz wszystko biorę. W co ci to spakować? Co? Co ci to spakować? Wszystko tutaj z ramy wezmę, co potrzebujesz. Ty, no to jakąś torbę zaraz ten. Dobra. To tam idziesz do tyłu, ten, no, bierzesz ten, to robimy, dobra. To ty tam spakuj, ja tu chwilę poczekam, dobra? Pójdę sobie na chwilę dobra, do samochodu. Bez problemu. Dobra, okej, okay, on tam pakuje, a my tu poczekamy. Okej, okay, czyli to mi się wszystko już przyda. Ty też wziąłeś sobie ten sam sprzęt, czy nie brałeś? Tak, wszystko mam. Powiem wszystko ci, mam nadzieję, wszystko, że nie będziesz zły, bo wziąłem sobie dodatkowo tego małego. Zobaczymy, przetestować. Dobra, wszystko. Bez problemu. Tak, dobra. Wziąłem wiesz, sobie kałaszka, tą strzelbę. I wziąłem tą rakietnicę, z siatki sobie tam zadawałem. Dobra, ty masz resztę? Masz linki, wszystko? Mam wszystko. Dobra, wszystko to chodź. Bo musimy jeszcze sprawdzić, gdzie jest w ogóle ten cheater, w ogóle wszystko, żeby ten... musimy polecieć do mapy. Do mapy? Dobra. Dobra, czekaj, gdzie jest mapa? Ja pamiętasz wiem, gdzie... drogę? Tak, pamiętam drogę, na spokojnie, bo ja znam jailbreaka jak własną kieszeń. Więc na luzie.
Dobra, idziemy. chodź, tędy. Gdzie ta mapa tu była? Tu na dole, patrz. O, przejdę, że nie przejdę tędy, dobra, trzeba iść na dół. Dobra, mamy... Dobra, jest mapa. Coś, poczekaj, tutaj my jesteśmy jest. Tu. Ej, co? Co tu się stało? Gdzie on patrz, jest? Patrz, tu jest! Teraz tutaj? Tutaj. Ojej. Jest. Nie. Co? A teraz tu. Co się dzieje? Co on robi? On zmienił nick. On miał wcześniej inny nick, jeszcze. Czujesz to? Nie widziałem. Ale co? Patrz, jak on jest szybki! Jaki on jest lata? Hacker. Ej, masakra. Ej, zobacz, on jest jeszcze wysoko. Ej, on no, lata. Chyba lata. Nie. My jesteśmy tutaj. On nie poleciał do nuta, my jeszcze tam nie odłożyliśmy. Dobra, nie, chyba nie jest głodny. Dobra, nie jest głodny, to dobrze. O nie, dobra, patrz na to! Tu jest. Nie, gdzie on jest? Tu. Jest przy nas! Przy nas jest, cicho, gdzie on jest? Cicho. On się zaraz męczy. Teraz jest przy mieście. Zaraz męczy, dobra. Wiesz co? Bo on, widzę, że tu się teleportuje do nas. Być strasznie cicho. Dobra. Nie wiem, kiedy będzie. Idziemy teraz do nuta. Założymy tam pułapki. Okay. Będziemy na niego czekać. Chodź. Dobra, to lecimy. Cii. On nie będzie się niczego spodziewał. Nie ma go tu. Chodź. Ja nic nie widzę. Dobra. Chodź. Dobra, dawaj szybko. Szybko. Lecimy tędy, chodź. Ups. Tutaj. Dobra. Okej. Okay. Teraz tak, musimy na donucie poskładać te wszystkie linki. To wszystko. Dobra. A ja nam przygotuję miejsce. Dobra, to ja to poskładam wszystko. Ja już zacznę rozstawiać wszystkie pułapki. Zacznij tutaj rozstawać. Ja troszeczkę podlecę. Zaraz się tam nie muszę schować auto. Ej, już jestem, Jerry, jestem. Jerry, jestem. O, jesteś, dobra. Jesteś, dobra, wow, dobra. I co tu? Porozkładałeś tu wszystko, dobra. No, wszystko ładnie jest porozstawiane, jak najbardziej. Dobra, wiesz, poczekaj, teraz tak. Co teraz? Bo trasza się jeszcze, my musimy się jako schować i czym go najlepiej, wiesz co, ja myślałbym, żeby go nie ranić, bo może nam znowu ucieknie, a jak zginie, to będzie źle. Musimy go, coś z nim zrobić, polarizatory. Też o tym myślałem, czytasz mi w myślach, też o tym myślałem. To chyba najlepsze. Mogą widzowie powiedzieć, czy też myśleli o polarizatorach, żeby po prostu nie mógł się ruszać, to chyba będzie najlepsze, jak się nie będzie ruszał. No, dobra, tylko teraz tak. Ja nie wiem, z której strony on będzie co wchodził. Mi się wydaje, żebyś nie chodził przy oknach, może gdzieś tu za ladą, co? Ja nie wiem, poczekaj, musimy się najpierw schować, bo musimy to szybko teraz zrobić, bo ja nie wiem, za ile będzie w ogóle wchodził. No właśnie. No za ladą jedynie, gorzej jak przyjdzie z tej strony. Nie wiadomo, z której strony może przyjść, dobra. Wiesz co, schowaj się tu. Dobra. Właśnie, schowaj się tu. Ja bym się schował w tym śmietniku na przykład. Nie wiem, czy tam dam radę wejść. Albo w tym śmietniku mi się schował, ale nie, no nie mogę tam wejść. Problem. A może tam za śmietnikiem, co? Nie ma miejsca. Nie? Jest kurde, problem. Nie, no właśnie. Wiesz co? To chyba za ja się schowam tu. Będziemy go obserwować. Dobra. Poczekaj, tak? Wszystko będzie git na pewno? Myślę, że tak. Dobra. Ja tu zostanę, ty zostań tam. Dobra, trudno, jak coś wyskakujemy z palizatorami. Dobra, lecimy, dobra. Czułeś się? Dobra. Ile będziemy teraz musieli na niego czekać? Jest. Co teraz? Nie. On wyszedł, zjadł już? Chowaj się, potrzebę, żeby nas nie widział. Żeby nas nie widział. Widzi nas. Ale on chyba nie zjadł jeszcze. Zjadł jeszcze. Nie zjadł. Dobra, bierzemy go! Bierzemy! Stój! Stać! Stój! Mamy cię. Stój, żeby się nie ruszał. Strzelaj cały czas z niego. Żeby się... Dobra. Strzelaj w niego, nie może się ruszać. Strzelam. Strzelaj, ja też strzelam. Nie może się ruszać. Zakuwamy go w kajdanki? Nie ruszaj się, poczekaj. Stój tu. Jest. Stój tu, już się nie ruszasz. Zatrzymaj się. Już się nie ruszasz. Co to? Czemu nam uciekasz? Dobra, stój tu. Już się nie możesz ruszać, już dostałeś tyle razy. Dobra. No, okej, okay, dobra, leży. Już. Że... Halo, no. Musimy opanować go. Dobra. Dobra. Czekaj, ja go zakuwam. Ja go zakuję, dobra. Okej, zakułem go. Czekaj, może jeszcze raz palić za teren, żeby nam nie uciekł. Okej. Kurczę, masakra. Co, idziemy go teraz zamknąć? Znaczy, poczekaj, ja go zakułem. I teraz tak, haker. Mamy cię. Musimy teraz cię zamknąć. Bo narobiłeś nam dużych problemów. No czekaj, jak ktoś strzelaj co jakiś czas, żeby nam czasami nie zwiał, trzeba go pilnować. Dobra. Trzeba go pilnować, ale zobacz. Zobacz, co ten haker zrobił. Nawet skakował z jakiejś skrzydła.
No właśnie, nie? Jak on wygląda. Ale wiesz, że wcześniej tak nie wyglądał, jak go wpuszczałem, to był czarny. On sobie teraz wszystko pohakował. Kurde. No to naprawdę sporo zhakował. Nie wiem, jak on teraz wygląda. Dobra. Wiesz co? Strzel w niego jeszcze kilka razy, żeby na pewno nam nie uciekł. Dobra. O kurczę, co się z nim dzieje? No ten paleryzatory zdały się chyba za mocne trochę. Trochę za mocne te paleryzatory, ale dobra. Podkręcone. Ale dobra, bo to się przyda idealnie. Okej, to my go bierzemy i zobaczymy sobie w kolejnym odcinku, jak będzie już zamknięty. Aha, mamy go w końcu, tyle tutaj. Dobra, ale wiesz, to co było, po prostu to z nim jakaś masakra. Dobra, więc musimy go strzelać. No. I masz tu gdzieś jakąś siatkę. Weź jakąś siatkę, owiąż tą siatkę i będzie dobra, digit, dobra? Wezmę stąd, tutaj zostawiłem. Masz siatkę? Dobra. Tak, dobra. To wijasz go siatkę. Tam tego w siatkę. O. A my lecimy. O. Więc, dobra. No to co, na razie. Hacker, też możesz się pożegnać, jeżeli chcesz. To już więcej nie wyjdziesz. No. Okej, okay. Dobra. Dobra, strzelaj w niego, strzelaj, uważaj, żeby ten nie wyrzec jeszcze. W siatce nie będzie. Dobra. Okej. Okay.